Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzisiaj bramkarz Garbarni spisał się bardzo dobrze, dużo sytuacji wybronił. Aczkolwiek też trzeba spojrzeć na to, że mieliśmy też dużo sytuacji bardzo, bardzo czystych, bardzo klarownych, gdzie nie trafialiśmy w bramkę i myślę, że tutaj możemy mieć do siebie duże pretensje, bo to, co bramkarz wybronił, to jego, ale naprawdę dużo sytuacji było, których po prostu nie trafialiśmy w bramkę. Ale z pewnością te nastroje byłyby jeszcze gorsze, gdyby w końcówce ta jedna z dwóch, trzech szans Garbarni została wykorzystana, bo rzut karny sprokurowany przez waszego bramkarza, ale naprawiony przez waszego bramkarza, mógł też ekipę pokrzyżować. Tak naprawdę no możecie z jednej strony czuć niedosyt, że nie wygraliście tego meczu, ale z drugiej strony jest chyba taki oddech ulgi, że udało się przynajmniej z nimi sobie. Znaczy, jeśli popatrzymy na przebieg spotkania, to myślę, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, tak? Która grała płynnie, która stwarzała więcej sytuacji. Oczywiście Garbarnia miała swoje sytuacje i ten mecz mógł zakończyć się różnie. Z tym, że tak jak mówię, na pewno to mieliśmy więcej sytuacji i to my możemy czuć duży niedosyt, że tego meczu nie wygraliśmy. To dziwnie brzmi w przypadku Ruchu Chorzów Beniaminek z drugiej ligi, no ale dobry początek, wręcz fenomenalny początek tego sezonu. Zaczynacie czuć takie schody powoli, że jednak Ruch zaczynają traktować też trochę inaczej rywal? Myślę, że każdy podchodzi do nas tak samo, czy to było przed sezonem, czy teraz. Wiadomo, że trochę nawet tych punktów zrobiliśmy na początku ligi i to na pewno dla nas jest dużym plusem. My staramy się w każdym meczu robić swoje i to, jak przeciwnik do nas podchodzi, to oczywiście bierzemy pod uwagę, ale to nie jest dla nas najważniejsze.